że życie to gra, różne karty się ma, bardzo dziwna to jest mieszanka. Choć harujesz jak wół, czasem padasz pod stół, zamiast zysku dorabiasz się manka. Cześć! Kalkulator finansowy, seria Break Even Point. W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób skalkulować cenę sprzedaży, żeby pokryć koszty i zarobić tyle, ile się założyło. Wyobraź sobie taki problem. Adam ma hurtownię, w której ma artykuły papiernicze. Chciałby w tym miesiącu zarobić 137 121 zł. Jego koszty stałe wynoszą 2958 zł i 58 groszy w miesiącu. Cena, którą płaci za długopis, to jest 37 groszy. Taki jest koszt nabycia. Ponieważ w kontrakcie ma, że sprzedaje równo 8937 zestawów, pytanie brzmi, po jakiej cenie powinien je sprzedać, żeby pokryć koszty i zarobić tyle, ile założył. Zaraz to sobie policzymy. Na początek kasujemy wszystkie informacje. Cancel all. Chcę zarobić 137 121 zł, a więc wciskamy niebieski shift i jest to profit. Jego koszty działalności to 2958 zł i 58 groszy miesięcznie, a więc wciskamy niebieski shift i wpisujemy do FC. Koszt zakupu to 37 groszy. 0,37 niebieski shift VC Various Cost. Ma w kontrakcie zagwarantowaną sprzedaż 8937 zestawów. 8937 zestawów, niebieski shift, units. No i teraz kalkulujemy cenę. Niebieski shift, SP. Cena 16,04. Żeby zarobić tyle, ile zaplanował i opłacić wszystkie koszty, musi sprzedawać taki długopis w zestawie za 16 zł i 4 grosze. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam, dr Andrzej Fresnak.